Przechodzimy do pierwszej ligi grupy A. Atria zaskoczyła nas bardzo pozytywnie w poprzednim sezonie. Pokazała ząbki. Była w stanie wiele fajnych meczy rozegrać, trochę tych punktów nazbierać. Czy jest to, myślisz, już ekipa, która może tutaj rywalizować o tą pierwszą trójkę, a może nawet i dwójkę, która prawdopodobnie da awans do Ekstraligi? Atria to jest zawsze drużyna, która może narobić zamieszania. Pytanie tylko, czy wystartują lepiej niż w poprzednim sezonie, bo to, gdzie znaleźli się na koniec zeszłego sezonu, zależało wyłącznie od tego startu, który mieli, no fatalny bym powiedział nawet, i tu nie abstrahuję do żadnego zawodnika z polskiej, już nie z polskiej ekstraklasy, ale jednak kiedyś. Pierwszy mecz, od razu czerwona kartka dla bramkarza i jeszcze kontuzja kapitana. Także czy mogło być gorzej? No nie mogło być, bo nawet przegrali te mecze, więc nawet żadnych zdobyczy punktowych tutaj nie było. Odkuwali się tak naprawdę dopiero na przestrzeni czwartej, piątej kolejki, zaczynali zdobywać punkty i gdzieś brnąć w górę tabeli, żeby uniknąć spadku, no bo jeszcze w zeszłym sezonie rozmawialiśmy tutaj o spadku. Udało im się to i faktycznie ta końcówka sezonu już była na poziomie takiej Atrii, którą znamy od wielu lat, natomiast początek bardzo ciężki. Analizując te poprzednie sezony, jeszcze tutaj przed chwilką rozmawialiśmy z Bartkiem i jest taka zależność, że ta Atria po prostu ciężko wchodzi w sezon. Jak już wejdzie, jak już są na odpowiednich torach, to grają i mogą z każdym wygrać, zwłaszcza w takim zestawieniu ligowym, jak tutaj mamy. Natomiast jeżeli początek jest, jaki był w zeszłym sezonie, no to ciężko ich będzie stawiać w górnej części tabeli. Tak bym powiedział, że te drużyny, które na początku będą z nimi grały, to większe szanse mają na pewno na zwycięstwo niż te, które pod koniec sezonu będą się z nimi mierzyć. Zobaczymy. Czas pokaże. Na pewno Kamil Kłobukowski będzie chciał potwierdzić to świetne poprzednie rozgrywki. No i miejsce bardzo wysokie w najlepszej szóstce sezonu. Energia United, Kamil Pisarski. Czy będą dodane kolejne elementy? Skład praktycznie ten sam jak w zeszłych rozgrywkach. No, w końcu ta energia musi odpalić, no bo to naprawdę te poprzednie rozgrywki były przedziwne. No mówiąc Energia United, pierwsze skojarzenie mam właśnie Kamil Pisarski. Czy to dobrze, biorąc pod uwagę, że Kamil jest bramkarzem? Dla niego na pewno, bo pokazał się z bardzo dobrej strony. Absolutnie zadziwiał nas i sędziów nawet, którzy schodzili z boiska łapiąc się za głowę, co ten człowiek w bramce wyczynia. Natomiast jeżeli mówimy w samych superlatywach o bramkarza po każdym meczu, to musimy zastanowić się, jak gra Energii United wyglądała w poprzednim sezonie. I wydaje mi się, że to dla nich jest taka informacja, co należy zmienić. Może jedno, może dwa ogniwa, które rozruszałyby grę ofensywną. Więcej pewnie strzał z każdej pozycji, bądź zamieszania pod bramką rywali, żeby nie tylko stalowa obrona, ale również parę bramek w ataku po jakichś może ładnych akcjach mogłoby wpaść. Wtedy Energia będzie jak najbardziej drużyną nie do przeszkadzania, nie do ze stalową obroną, gdzie nie można strzelić bramki, albo żeby to zrobić, to trzeba się nie lada napocić, ale drużyna, która może również ofensywnie zostawić żądło w sieci. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Przede wszystkim po tych kilku kolejkach, jak już tu powtarzamy w tym programie, no bo tak naprawdę na ten start sezonu wszyscy czekamy i on pokaże, w jakich personalnych zestawieniach i w jakiej formie po upalnym lecie przyjdzie rywalizować drużyną w Redboxie. Tak, tam z przodu ma kto strzelać. Tu właśnie chyba największym, tak jak mówisz, problemem Marcina Mandery jest to, żeby tą obronę tak posklejać w taki sposób, żeby tu się tak wiele nie przedzierało pod bramkę Pisarskiego. Goalbusters fajnie kończyli ten sezon. No, miejmy nadzieję, że teraz od początku zaczną grać tak jak pod jego koniec, pod koniec tej wiosny, bo to już był naprawdę groźny zespół, nie taki dostarczyciel punktów, jak no niestety przez te 3/4 rozgrywy. No na początku z was byli takim chłopcem do bicia, może tak brutalnie to powiedzieć, też drużyny, z którym grali, nie były łatwe. Natomiast rozkręcili się w drugiej części sezonu. Kilka tam nazwisk dopisanych dało sobie znać, bo pamiętam, gdzie każdy ktoś dopisywał do Goalbustersów, to ci zawodnicy strzelali bramkę za chwilkę na przykład, więc oni wiedzieli chyba, na jakim są poziomie. Koniec sezonu to może nie pasmo sukcesów, ale na pewno pierwsze zdobyte punkty. To od razu lepiej schodziło się z boiska, kiedy nie jest się pokonanym, kiedy ten ból w plecach bramkarza nie jest tak duży od wyciągania piłki tylko z siatki tak naprawdę, tylko tutaj walczyli już do końcowego gwizdka sędziego o kolejne bramki, punkty, nawet zwycięstwa. Więc to cieszyło. Cieszy taki pozytywny akcent na koniec sezonu z nadzieją pozytywnego wejścia w ten nowy sezon.
w tym wymiarze drugoligowym, gdzie byłaby pierwsza i druga liga, może mieliby wtedy więcej z gry z drużynami gdzieś na równym poziomie, które finalnie do tej drugiej ligi wszystkie by wtedy spadły. Natomiast to jest nasze gdybanie. Jakby było, nie wiemy. Tutaj mamy nowy sezon i nową siłę w postaci Goalbusters, której nie będziemy skreślać już na początku sezonu, bo to wszystko w jakim stanie osobowym pojawią się na Redboxie. Czy coś nowego pojawi się w protokole, jakieś nowe nazwisko, to wszystko zobaczymy. Natomiast życzylibyśmy sobie takiego początku sezonu jak końcówki poprzedniego. Lions United powraca do ligi Redbox po kilku latach nieobecności. Zespół Lwów. Grzegorz Dudek tym razem będzie kapitanem. Łukasz Łata troszeczkę będzie się trzymał z tyłu, chociaż znając charyzmę i to przebogate doświadczenie tej najbardziej rozpoznawalnej twarzy Lwów, no to wiemy, że Dudek sam z tym nie zostanie wszystkim. Cieszy, że drużyna wraca. Jest to medalista Ekstraligi. Niegdyś naprawdę bardzo długą, fajną, owocną drogę przebyli Lionsi od drużyny takiej, która była gdzieś tam na dnie tych najniższych lig, po drużynę, która potrafiła zdobyć medal najwyższej klasy rozgrywkowej. Wracają w skład same znajome twarze prawdopodobnie. Tutaj nie wiem, czy jakieś nowości nas spotkają. Pewnie nie, bo to wiemy, że na pewno Zając, na pewno Dudek będą tutaj tymi najważniejszymi postaciami, chociaż tam prawie wszyscy dobrze w piłkę mają grać. No i teraz pytanie za 100 punktów. Czy już trzeba jedno miejsce w tabeli dających awans do Ekstraligi zarezerwować dla Lwów, czy poczekajmy? Ja bym poczekał. Zobaczmy, jaką mamy pierwszą ligę grupę A. Mamy powracający STS z Jarkiem Krysiakiem na czele. Mamy SPFC, który będzie na pewno walczył o awans. Mamy skup mieszkań, nawet dwa skupy mieszkań można powiedzieć, ale nie uprzedzajmy faktów, bo to nie ta liga. Mamy projekt z Grześkiem Jezierskim na czele, który zawsze będzie groźny. Przepraszam, Andrzej, że cię nie wymieniłem teraz jeszcze jako kapitan tej drużyny. Lions, okej, okay. Goalbusters, Energia. Tutaj bym się zastanawiał. No i ta Atria, która nie wiemy jak wystartuje, także ja bym nie... Czekamy ciągle jeszcze na nowe zespoły. Też, natomiast ja bym nie powiedział, że Lions United za same zasługi, czy za tą historię, którą mają w Redboxie, sobie awansują i to bez problemów. Może sezon pokaże inaczej, ale ja uważam, że będą tutaj mecze, gdzie stracą punkty i będą drużyny, które na te dwa miejsca dające awans w tym sezonie będą czyhały równie jak Lions United, więc na ten moment dla mnie Lions United nie jest już, ta pierwsza liga teraz nie będzie dla nich taką rozgrzewką przed Ekstraligą. Ja tutaj bym poczekał, bo kilka drużyn też ostrzy sobie zęby na awans do Ekstraligi. Pomimo tego już nie zmieniamy naszej teorii, że Lionsi są głównym faworytem tej ligi. No ja bym właśnie tak nie powiedział. Ja ich nie stawię. Widzisz, i tutaj mamy różnicę, to będzie zweryfikowane za kilkanaście tygodni, za kilka miesięcy po zakończeniu ligi. Ja na ten moment Lions United stawiam w jednym rzędzie choćby z STS-em, bo też to będzie taka niewiadoma, ale jak ja pamiętam STS, a Jarka też gdzieś tam znam, więc wiem, że mogą pobić się o te najwyższe cele. SPFC, to za chwilkę do nich przejdziemy, choć nie trzeba nikomu ich przedstawiać. Skup mieszkań. Jak zaliczą lepszy start niż w poprzednim sezonie, to będą bili się jak równy z równym, także troszkę tej krwi Lionsom się napsuje, wydaje mi się, w tym sezonie. A to jest też drużyna, która troszeczkę wywoła kontrowersji, jeżeli chodzi o nasze zmiany pierwszej, drugiej ligi i tak dalej. Finalnie skończyło się na pierwszej lidze A i grupie B. I to jest taka kwestia też do udowodnienia na boisku przez Lionsów, ale i też przez inne drużyny, że z tymi Lionsami na jednym poziomie mogą walczyć. To jest taki dodatkowy smaczek uwagi, może nie powinniśmy o tym mówić, ale na pochybel wszystkim. Właśnie o to chodzi, skoro jest to drużyna, która wzbudziła największe kontrowersje przed rozpoczęciem sezonu, to z jednej strony niech oni udowodnią swoją wartość, a z drugiej strony niech inne drużyny również udowodnią to, że to miejsce w Ekstralidze, w pierwszej lidze im się nie należało. Tak, jak
wydaje nam się, że jeżeli się uda Lionsom sprostać tym wszystkim oczekiwaniom, no to wejdą do Ekstraligi dużo mocniejsi, no i już z takim przeświadczeniem, że i tam mogą walczyć o jak najwyższe cele. Projekt to jest kolejna drużyna, tutaj bardzo, bardzo delikatne korekty zestawienia. Niestety poprzez bardzo poważną chorobę nie zagra w tym sezonie fundament tutaj obrony Waldemar Kierepka, ale wraca Grzegorz Stachurski tuż po urodzeniu dziecka, chce się chyba z domu wyrwać na chociaż jeden wieczór w tygodniu. Wraca Stachu, ale tu i tak najważniejszą informacją jest to, że Dulny i Jezierski zostają na pokładzie. No i to będzie taka siła wzmocniona takim podwieszonym z jednej strony napastnikiem i z drugiej odwieszonym obrońcą, czyli Andrzejem Rostropowiczem. To jest odwieszony od obrońca? Nie mam pojęcia. Jak jest podwieszony napastnik, to może być odwieszony może obrońca czy coś takiego. Słuchaj, sam napiszesz historię na boisku i pokażesz, gdzie tak naprawdę czujesz się najlepiej. Ja nigdy nie grałem na obronie. Wydaje mi się, że środek pola to jest takie twoje miejsce, gdzie możesz sobie na dwa kontakty zagrać piłkę do Dulnego, do Jezierskiego. Niech oni... Przyjęcie i strata. Przyjęcie. To są dwa kontakty. I gdzieś jako taki trzeci ofensywny zawodnik gdzieś tam widziałbym, że możesz ich wspierać. Znaczy, bardzo mi się nie podoba twoje podejście, bo do tej pory przeanalizowaliśmy 15 zespołów i bardzo poważne takie zdanie o każdym zespole powiedziałeś, a jak przyszło do drużyny, w której ja mam przyjemność grać, to się śmiejesz z nas. Pamiętaj, że szydera jest podstawą każdej szatni piłkarskiej, a że my razem pracujemy, no to nie może być inaczej. Też pokażmy ludziom, jak tutaj się... Grałeś w projekcie przecież kiedyś. Przez ciebie spadliśmy z pierwszej do drugiej ligi. Właśnie byłem bardziej niż grałem, także tak to się skończyło. Oczywiście działanie było celowe, żeby gdzieś pomóc innym drużynom. Tak? Ja to wiesz, to wszystko było podpłacić, nadpłacić, słuchaj, jak w Jurku Killerze, słuchaj, to była taka zasada, wy nie mogliście o wszystkim wiedzieć. Na poważnie przechodzą do zespołu projektu. No nie można... Jak tam z bramkarzem? O, tak zapytam przede wszystkim. Łukasz Szablewski, dobry bramkarz. Bo w zeszłym sezonie gdzieś tam troszkę... Grał. Wszystko... To dwa sezony temu nie było. To dwa sezony temu, no właśnie. W tym momencie, jeżeli chodzi o zespół projektu, no to no przede wszystkim siła ofensywna tutaj się rzuca w oczy. Ja przypomnę tylko wszystkim, którzy może nie pamiętają albo nie wiedzą, ale to była drużyna, która pierwsze dwa lub trzy mecze wygrała w ostatnich sekundach, gdzie wynik był cały czas na styku. No i znowu pokazało się to, że Grzegorz Jezierski to jest absolutna, może nie indywidualność, ale on sam jest w stanie wziąć piłkę, kiwnąć wszystkich i strzelić bramkę. Na to wszystkie drużyny grające z projektem będą musiały troszkę uważać. No ale ja nie wiem, czy to będzie zawodnik, którego gdzieś można w pojedynkę zatrzymać, bo on sobie poradzi. Są w lidze tacy zawodnicy, i tuż obiektywnie całkowicie mówiąc, że nie da się ich zatrzymać, trzeba ich całkowicie zmaksymalizować to, żeby grali czy strzelali jak najmniej. To jest właśnie Jezierski, to jest Mączka, Michalak w Ekstralidze. No jest tu sporo takich indywidualności, których no, albo nie sposób, albo bardzo ciężko wyłączyć, trzeba je ograniczyć. I właśnie jednym z takich zawodników jest Jezierski. Wydaje mi się, że jego postać w projekcie też na troszkę inny poziom wniosła projekt i też wyznaczyły całkowicie inne cele na sezon. Bo do tej pory wydaje mi się, i to nie wiem, czy potwierdzisz, może nie, że to była taka drużyna, która raczej bawiła się przychodzeniem na Rapid, a że udało się przy okazji coś wygrać, bardzo fajnie, wartość dodana. Natomiast jeżeli jest Jezierski, pojawia się taka możliwość, że faktycznie my możemy przystąpić do meczu w roli może nawet faworyta w niektórych spotkaniach, ale po prostu możemy każdy mecz przechylić na swoją korzyść, bo wcześniej, jeżeli nie było takiej indywidualności, to po prostu fizycznie nie było komu tych bramek strzelać, a w tym momencie jest taka możliwość, żeby nawet w tych ostatnich sekundach, jak w ostatnim sezonie, do pustej bramki gdzieś tą piłkę dograć, samemu strzelić, nawet biorąc piłkę od środka boiska, kiwnąć kilku rywali i zdobyć bramkę, więc na pewno drużyna, której nie można przekreślać, natomiast pytanie, czy można ją stawiać w tym momencie do awansu do Ekstraligi, tutaj postawiłbym trzy kropki. Skup Mieszkań EU to jest drużyna, która no, przedziwny miała poprzedni sezon, naprawdę z bardzo, bardzo mocnej kadrowo drużyny, walczyli tylko o utrzymanie się w tej pierwszej lidze, szóste miejsce zajęli ostatecznie. Do tych rozgrywek przystępują podzieleni, bo część graczy z Kupu Mieszkań założyła drużynę o nazwie Devol, do której przejdziemy omawiając pierwszą ligę grupę B. Natomiast ci, co zostali, no, tworzą Skup Mieszkań wzmocnieni
Kowalczykiem z Inwetu, swoim przyjacielem zresztą, notabene, jeszcze za czasów Ekogazu, czy właśnie Skupu Mieszkań. Bardzo mocna kadrowo drużyna i drużyna, która ma coś sobie do udowodnienia. Udowodnienia to, że ten poprzedni sezon był jakimś naprawdę błędem w Matrixie, bo nie sposób to było wytłumaczyć w normalnych słowach, jak to się stało, że oni awansowali do pierwszej piątki. I ja mam jakieś dziwne, nieodparte wrażenie, że w tym sezonie Skup Mieszkań ma wszystko, żeby rozdawać karty w tej grupie. No i w tym momencie już zdaje się wyczerpać temat, jeżeli chodzi o Skup Mieszkań, takim języczkiem uwagi poprzedni sezon, bo tam zły początek, po prostu zły początek, tam kadrowo też nie było to jeszcze do końca poukładane, zanim zaczęli grać. Trzecia, czwarta, piąta kolejka dopiero zaczęli odpalać, zdobyli pierwsze punkty, no i później już tych punktów nie tracili, zwłaszcza po podziale tabeli, gdzie byli, tak naprawdę walczyli ze Śląskiem do końca o to, kto zostanie. To nie była wyrównana walka. No ale to tak jak mówisz, no właśnie to było w bezpośrednim pojedynku wszystko wyszło, tak? Także i Śląsk Katowice tam gonił jeszcze ten Skup Mieszkań, ale nie udało się ich dogonić. W bezpośrednim pojedynku Skup Mieszkań wygrał, zdobywając piąte miejsce. No i to było tak naprawdę jedyne pocieszenie, że po prostu dużo meczy wygrali w tej drugiej... Najlepszy atak, jak się nie mylę. W tej drugiej grupie spadła obrona. A teraz pozostaje walczyć na równi z Lionsami, z SPFC, ze wszystkimi drużynami o to, żeby przejść dalej, żeby wygrać tą ligę, żeby awansować do Ekstraligi, bo no, kadrowo jest tutaj bardzo mocnie. Zobaczymy tylko, jakie to będzie miało odzwierciedlenie na boisku. SPFC, Dawid Felis, Tomek Serzysko, tutaj no, te najbardziej rozpoznawalne w lidze Redbox osoby. Czy to będzie ten sezon? Tak się pytamy, co sezon, ale no, po brązowym medaliście poprzednich rozgrywek nie można inaczej mówić. Są gotowi, bardzo chcą się sprawdzić w gronie najlepszych. Mają, myślę, wyrównaną ligę. Są w stanie tutaj z każdym absolutnie wygrać. Od dawna sparują, od dawna testują zawodników. Nie stawiają na rewolucję, raczej na ewolucję tego projektu pod nazwą SPFC. Myślisz, że to jest ten sezon, żeby w końcu można było powiedzieć o SPFC, że za niedługo zobaczymy ich w klatce? No to na pewno będzie drużyna, która będzie o to walczyć do końca tych rozgrywek, bo wątpię, żeby z tej rywalizacji o awans odpadli wcześniej niż na, nie wiem, może kolejkę, dwie przed końcem ligi. Na pewno będą walczyć do ostatniej kolejki o to, żeby znaleźć się w tym gronie. Nie będzie łatwo, bo rywale przede wszystkim są bardzo mocni. Natomiast SPFC to też drużyna, która jesteśmy jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Wszystko ma w swoich nogach i wydaje mi się, że jest to drużyna, która może zdobyć pierwsze, drugie, ale równie dobrze czwarte, piąte miejsce, bo po pierwsze ta liga jest na tyle silna, a po drugie zobaczymy, jak SPFC poradzi sobie w tym sezonie. W zeszły sezon bardzo dobry, brakło troszeczkę do awansu jednak, bądź tego już do Ekstraligi, natomiast no, nie załamowałbym się chyba na ich miejscu w tym momencie. Mają bardzo wyrównaną ligę, z której mogą awansować i pewnie będą do tego kroczyć dulnie. Całe lato przygotowań. Śledzimy gdzieś tam ich profil facebookowy, na którym chwalą się sparingami, swoimi dotychczasowymi dokonaniami, więc dzieje się. Przepracowali ten okres bardzo, bardzo solidnie. Na pewno będą jedną z tych drużyn, które bardzo dobrze są przygotowane, mentalnie nastawione na walkę, na zwycięstwo. Natomiast to wszystko musimy zobaczyć, jak przeniesie się na boisko na Rapidzie. Felis, Serzysko, Bońkowski, Herman, Konaszczuk. No ma tu kto ciągnąć ten mecz, ten zespół do przodu. Martwi chyba taka malutka plaga kontuzji, no ale miejmy nadzieję, że do pierwszego meczu wszyscy się wyleczą. No też wyrównana kadra to zawsze tylko i wyłącznie wartość dodana. Zawsze będzie miał kto grać, będzie mógł ktoś zmienić ten pierwszy garnitur, który tam występuje, choć nie wiem, czy w przypadku SPFC możemy mówić o jakimś pierwszym, drugim, trzecim garniturze. Tam po prostu wszyscy uzupełniają się znakomicie, bo o to chodzi w takich drużynach. To też jest ich siła. Mają wyrównaną kadrę. Jeżeli jeden schodzi nawet bez kontuzji, ale po prostu schodzi, odpocząć chwileczkę, zaczerpnąć powietrza, napić się wody, za dwie minuty powraca, a w jego miejsce nie wchodzi wcale ktoś słabszy,
Więc to będzie na pewno taka siła SPFC. Bardzo jestem ciekawy, czy to będzie drużyna, która będzie stanowić o sile tej ligi, czy zginie gdzieś w czeluściach pomiędzy Lionsami, na przykład skupem mieszkań i finalnie zakończy na przykład poza podium. To jest taki języczek uwagi, taki smaczek tej ligi, bo tych drużyn na wyrównanym poziomie jest wiele, a awansują tylko dwie. STS Zakłady Bukmacherskie to jest kolejna z drużyn, które wracają do nas, do Ligi Redbox. No miejmy nadzieję tylko, że ta przygoda, nowa przygoda z Redboxem będzie dużo bardziej owocna niż ta poprzednia, bo no nie potrafił Jarek Krysiak tak tego wszystkiego poukładać, no żeby uniknąć raz, że z przeciętnych mimo wszystko wyników, a dwa, że no sporej dawki walkoverów. Teraz, no znając Jarka, znając Dominika Rado, osoby, które tu będą ciągły ten wózek, przyszli ze Śląska Katowice, no bądźmy dobrej myśli i takiej myśli, że to będzie naprawdę nowa odsłona STS-u i zapomnimy wszystko to, co złe, co było kiedyś. No i to jest przede wszystkim w osobach, które wspomniałeś, siła tego zespołu, to po pierwsze. Po drugie, nadzieja na to, że będzie to lepszy STS niż był dotychczas. Natomiast wydaje mi się, jak znamy Jarka, że nie bawiłby się w coś nowego, jeżeli nie byłby do tego przekonany, że to będzie coś. Wydaje mi się również, że ich jakaś taka sportowa chęć wygrywania będzie na tyle wysoka, żeby powalczyć o najwyższe cele. No i przed startem sezonu jestem w stanie postawić ich w jednej linii z SPFC, ze skupem mieszkań, z Lionsami, że troszeczkę powalczą o te najwyższe cele. Może awans to za dużo powiedziane w tym pierwszym sezonie nowej, starej odsłony STS-u, ale zabrać punkty tym, którzy finalnie będą o te medale walczyć, to jak najbardziej drużyna do tego zdolna. Jak będzie, to dopiero zobaczymy, przede wszystkim w jakim składzie personalnym będą pojawiać się na meczach, czy będzie to za drużyna stricte zakładowa z STS-ów bukmacherskich zakładów, czy raczej wzmocniona jakimiś elementami spoza zakładu, które gdzieś jakościowo mogłyby jeszcze podnieść STS na wyżyny. To wszystko przed nami, natomiast zapowiada się to bardzo na pewno ciekawie. Tak, Jarek Krysiak to jest gwarant no, wysokiej jakości piłkarskiej. Pytanie, na jakiej pozycji, bo on w Redboxie to chyba wszędzie grał. Na bramce bym się go nie spodziewał, ale poza tym to może być elektron, który ofensywnie usposobiony obrońca, defensywny napastnik, zwał jak zwał, człowiek, który pod bramką rywala wie, jak się odnaleźć, wie, jak zdobywać bramki, a w momencie, gdzie miałby indywidualnie pokryć na przykład wspomnianego dzisiaj Grzegorza Jezierskiego, to myślę, że troszkę Grzegorz musiałby się napłacić również, żeby odskoczyć i zdobyć bramkę. Tak, no to jest, tak się właśnie przedstawia pierwsza liga, grupa A. Ciężko tu wskazać murowanych faworytów, choć pewnie i każdy tutaj swoich ma.